mamy paczuszkę, to otwieramy. Zamówiłem obudowę wodoodporną, wodoszczelną do GoPro. Normalnie kosztuje u nas około 60 zł, a udało mi się na AliExpress kupić w promocji na Black Friday za chyba 5 czy 6 zł było. Darmową przesyłkę. Wygląda porządnie. Zobacz, Kasper. Szklane. Jak szklane? No szklane. Te? No. Plastikowe. Dobra, jak to się otwiera? Pewnie nie zepsułeś. Nie, dobra, otworzyłem. Tutaj GoPro. GoPro 8. Muszę wyjąć z tego. Kręcić pałąk. Selfie stick. Jak to się wkłada? Nóżki muszą być złożone. Zamykamy. To się nie zepsuje. A ja wiem. A, dobra, już wiem. O, jak wygląda w obudowie wodoodpornej. Nacisnąłem nagrywanie. Odpala się. Nagrywa. Te wiatrołapki zgniotło. No ale można wsadzić z nimi też. Nie trzeba ich ściągać. No, nagrywa. Rękę widać. Pasowałoby teraz pod wodę wsadzić, żeby sprawdzić. To idziemy do łazienki wody nalać do miski. Dobra, lejemy wodę do umywalki i będziemy nurkować z kamerą GoPro. Kamera GoPro w tej obudowie z AliExpress gotowa. Bo GoPro ogólnie jest wodoszczelny, no ale tak na wszelki wypadek, nie? Jak jeszcze można było kupić tanio, to czemu nie? Doczekaj, zamknięto, dobrze? No dobra, to wkładamy. Włączymy nagrywanie. No, nagrywanie działa. Później zaraz ją otworzymy, zobaczymy, czy w środku nie będzie mokra. No zawsze to jakieś zabezpieczenie, no nie? No tak wygląda po wyjęciu. Dobra, wracamy na stół i sprawdzimy. Dobra, otwieramy tą kamerę. Teraz tą obudowę. Kurde, ciężko to jest otworzyć. Nie z tej strony otwierałem. Tutaj trzeba podważyć, o. Tutaj. O, to się otwiera elegancko. Ok, otwieramy. Wygląda na sucho, nie? A, sucho. Jak? Sucha? Sucha. No zobaczcie, sucha jest. No i fajnie, że można z tymi ochraniaczami przeciwwiatrowymi wkładać też. Działa? Działa. Działa. Wszystko ok. Także obudowa się chyba sprawdza. Sprawdzimy ją kiedyś na jakimś basenie. Bo ja już się boję zanurzać GoPro tak bez obudowy. Bo już słyszałem różne historie, że mimo, że jest wodoszczelna, to gdzieś tam, no na pewno mikrofon przestaje dobrze działać po zanurzeniu. I te jak... wiatrołapki. No i właśnie, te wiatrołapki musiałbym odklejać. No a tak to z tym można wsadzić do obudowy. Trzeba sprzęt chronić. To tyle w tym temacie, bajo.